Witam, nazywam się Katarzyna Król. Mam zaszczyt być częścią tego wspaniałego miejsca, jakim jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. To jest świetne, jak Centrum Dialogu jest w pełni dostosowane. Wejście jest bezprogowe, bezpieczne, jest szerokie i w środku pracują ludzie, którzy są przyjaźni, którzy są otwarci na wszystkie potrzeby i są wyrozumiali wobec różnych osób, które tutaj przychodzą. Teraz pokażę salę widowiskową. Jest to audytorium z bezpiecznym, bardzo leciutkimi drzwiami, szerokimi. Wejście jest z podjazdem i bez problemu można się tu poruszać, ponieważ jest bezpoślizgowe. Bardzo dużo jest miejsc tutaj dla gości, a osoba, która jest na wózku, może skorzystać z miejsca w pierwszym rzędzie. Są miejsca dla osób niepełnosprawnych, gdzie można usiąść, zobaczyć w sposób widoczny, ale i bezpieczny dla osoby niepełnosprawnej wszystko, co się dzieje na scenie. Również miejsce jest dla osób ze szczególnymi potrzebami dźwiękowymi. Również kiedy osobę niepełnosprawną przypili, można skorzystać z toalety dla osób z niepełnosprawnościami. I ci pokażę, jak jest szerokie wejście. Przestrzeń spełnia wszelkie wymagania. Jest umywalka. Nie trzeba zapalać światła, bo światło się samo zapala. Jest toaleta z poręczami. Wszystko jest tak, jak być powinno. A teraz idziemy do windy. Teraz pokażę Wam, że osoba niepełnosprawna też może tutaj pracować, ponieważ ja tutaj pracuję. Tutaj spędzam najwięcej czasu. Pokazuję osobom, które nie mają do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, jak można funkcjonować na co dzień. Tutaj rozmawiamy o empatii, o przyjaźni, o tym, czym jest niepełnosprawność. Wypróbować się można na wózku, można się przyjechać po różnych przeszkodach, które dla wielu stanowią bardzo duże utrudnienie w przestrzeni publicznej. Jest podjazd i są również wózki. Pokazywałam wózek większy, ale jest wózek dziecięcy, gdzie również małe dzieci mogą się sprawdzić. Jest druga lina, która imituje progi. Jest przestrzeń, gdzie możemy porozmawiać o naszych emocjach, o tym, jak się różnimy, ale jak możemy ze sobą rozmawiać. Tutaj staramy się zrozumieć na podstawie twarzy, jaką emocję okazujemy. Jaskinia wyciszenia, gdzie każdy tak naprawdę chce z niej skorzystać, ale szczególnie jest to potrzebne dla osób ze spektrum autyzmu. Jeżeli mówimy o niepełnosprawności, to bardzo fajne jest pokazać każdemu, że książki można też czytać ręcznie. Osoby, które nie widzą, czytają językiem Braille'a i w ten sposób wygląda książka dla osób, które nie widzą, a czytają po prostu przez palce. Zapraszamy w takim razie do Centrum Dialogu, które pokazałam, że jest dostępne dla każdego. Blisko jest przystanek autobusowy, tutaj można dojechać taksówką, własnym samochodem, więc przestrzeń również
dostępna jest na zewnątrz. Zapraszamy serdecznie do tego miejsca i cieszmy się z tego, że w Łodzi wielokulturowej mamy to miejsce. Teraz jesteśmy w Parku Ocalałych i możemy zwiedzać to miejsce w sposób nieprzeszkadzający nikomu i dla nas, osób poruszających się na wózkach, bezpieczne. Również fantastyczne jest to, że można w przestrzeni wirtualnej zwiedzić to miejsce, można zajrzeć na stronę internetową, można znaleźć Centrum Dialogu i wystawę na stronach facebookowych i innych portalach społecznościowych. Również fantastyczne jest to, że osoby głuche mogą skorzystać ze wsparcia tłumacza języka migowego zarówno w kontakcie telefonicznym lub na Skype'ie, jak i w przestrzeni już wystaw i samego Centrum Dialogu.